Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Dzień Zbigniewa Herberta w Radiu Wnet. No i okazuje się, że Zbigniewem Herbertem zajmują się bardzo różne osoby i w bardzo różny sposób i to jest wspaniałe. Agata Zapiecha z nami jest. Dzień dobry. No ja czytałem o miłości, fascynacjach Herberta muzyką i tam się pojawiał między innymi Mahler, pojawiał się Penderecki, ale pojawiał się też Jan Sebastian Bach. Tak, pojawiał się Jan Sebastian Bach, a w dodatku chyba muszę przybliżyć mikrofon. Zauważyłam jakiś czas temu, kilka lat temu, 28 lipca, rozpatrując dorobek Jana Sebastiana Bacha i Herberta, akurat ta sama rocznica przejścia do wieczności. Myślę, że oni tam świetnie współpracują dalej, ponieważ filozofia harmonii, właśnie to, co Zbigniew Herbert wniósł w tym swoim bardzo trudnym życiu i tak niezrozumiałym przez wiele osób, to, co nam daje bardzo dużo do myślenia. No, ja kiedy zauważyłam, że 28 lipca właśnie ta data łączy ich bardzo znaczące wydarzenie życiowe, postanowiłam coś z tym zrobić. No i wymyśliłam taki festiwal Bach Herbert Kazania Muzyczne. I ponieważ nie mamy dużo czasu, a ja nie chciałabym pójść w dygresję, ten festiwal odbył się pierwszy. Staraliśmy się o środki na drugi. Już dwukrotnie na razie może kazania muzyczne nie bardzo się wpisują tutaj w oczekiwania, ale w oczekiwania publiczności na pewno. A dlaczego kazania muzyczne? Zaraz Państwu i wszystkim tutaj obecnym przeczytam. Ponieważ program festiwalu obejmuje realizację raz w roku cyklu koncertów muzyki Jana Sebastiana Bacha połączonej z poezją Zbigniewa Herberta. Został ten pomysł zainspirowany dniem śmierci obu genialnych artystów 28 lipca oraz wspólnotą przekazu ich dzieł. Dzięki połączeniu, tutaj w nawiązaniu do słynnego jako miejsce działalności Bacha, kościoła świętego Tomasza w Lipsku, na miejsce wydarzeń wybrano kościół pod wezwaniem świętego Tomasza w Warszawie. No i też później Uniwersytet Muzyczny i udało nam się przy pomocy niestety od ponad roku nieżyjącego już profesora Włodzimierza Szymańskiego, który był dyrektorem i założycielem Instytutu Sztuki Mediów, przywieźć przez dzięki współpracy z ASP materiały z kościoła świętego Tomasza w Lipsku i przygotować wizualizację tej muzyki. Także to połączenie nastąpiło również już w filmie, który jest jakimś dokumentem wydarzenia. I dzięki połączeniu muzyki Jana Sebastiana Bacha z poezją Herberta poprzez klasyczną retorykę i muzyczną ars oratoria, czyli mowę dźwięków, mowę, prawda, muzyczną, pragniemy przedstawić odbiorcy ponadczasową myśl i duchowość zawartą w harmonii. Zgodnie z ideą działalności naszej fundacji Concert Spirituel, która jest organizatorem tego pomysłu, tematyka koncertów otwartych dla szerokiej publiczności z uczestnictwem wybitnych artystów przyczynia się do przekazywania tej myśli i duchowości w postaci zaplanowanych muzycznych kazań. Jaką to rolę pełniła muzyka baroku, szczególnie muzyka sakralna. Właśnie nazywano figury retoryczne i utwory muzyczne takimi muzycznymi kazaniami, z opisami figur retorycznych, tak jak to jest w retoryce, prawda, klasycznej. Podkreślenie owej roli w artykule Wiesława Liseckiego w Ademekum Muzycznej Ars Oratoria stało się bezpośrednią inspiracją festiwalu. Celem autorów i wykonawców jest dotarcie do serc i wrażliwości i umysłów odbiorców, wzbudzenie odpowiednich afektów i przeżycia katarzis. Zakładamy, że ten sposób naszej rozmowy z odbiorcą będzie pomagać w kształtowaniu wiedzy, wyobraźni i wrażliwości. Jest to szczególnie potrzebne w czasach ponowoczesnych.
Spodziewamy się, że festiwalowe wydarzenia wzbudzą w słuchaczach zachętę do kontynuacji poznawania, zgłębiania i odnajdywania prawdy oraz drogi poszukiwania wartości budujących jakość człowieka. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszego spektrum odbiorców, tak w ramach upowszechniania kultury, jak kształtowania wyobraźni i wrażliwości każdego pokolenia artystów i odbiorców najwartościowszej sztuki. I właśnie połączenie tych dwóch wielkich, genialnych postaci i tego dorobku tych kazań muzycznych u Bacha i tej muzyczności i przestrzeni wyobraźni i najwyższych wartości właśnie w poezji, w przekazie wyobraźni Herberta, bardzo trudnej do zrozumienia. To jest takie spełnienie, akurat no powiem osobiście, bo to był mój osobisty pomysł i pomyślałam, stracę coś w życiu, jeżeli ja się tym nie zajmę. I bardzo dużo zyskaliśmy i grając razem właśnie z Il Tempo w ramach z solistami wspaniałymi i oczywiście pięknie recytującymi, pięknie, to jest niedobrze powiedziane, niezwykle wartościowa recytacja Haliny Łabonarskiej i Jerzego Zelnika. Właśnie to jest taki nasz wspólny, trudno powiedzieć festiwal, nasze wspólne dzieło przeżywania Herberta i docierania do najpierw do naszej chyba wyobraźni, właśnie to Herbert pisze też, jak tam, prawda, dotrzeć do siebie samego. Wyobraźnią. Tak, i przekazać to wszystko słuchaczowi. I rzeczywiście to tak przeczytałam, tak jak w programie napisane, że pragniemy dotrzeć. Dotarliśmy i to dotarliśmy wszyscy do siebie i publiczność, która przeżywała przy tym pierwszym festiwalu. Mam nadzieję, że kolejne będą jeszcze szanse na realizację, a jeżeli nie, to koncerty. W razie czego zrobimy taki mini festiwal tutaj w siedzibie Radia Wnet, chociaż jeżeli się nie uda, no na przykład jest dzisiaj otwarta wystawa Arnolda Ananicza, no właśnie, którą no specjalnie jakby stworzył dla Zbigniewa Herberta, no i to jest to miejsce, gdzie można ją obejrzeć. Tutaj nie zmieści się cały zespół, ale możemy razem z wystawą przenieść się do pomieszczenia bardzo nam przyjaznych kościołów, w których koncertujemy i oczywiście Świętego Tomasza i seminaryjny i katedra. Mamy gdzie przeżywać wspólnie to. To jest niesamowite, że Zbigniew Herbert, tak jak odbieram jego twórczość, bardzo trudno. Ja poświęciłam bardzo dużo czasu przy pomocy mojej, ja to powiem, to jest bardzo skromna osoba, pani Bożena Dargiel, nauczycielka, z którą pracowałyśmy razem na Okopowej w szkole. Tam też było czytanie narodowe i Herbert, młodzież była nasączana taką wspaniałymi dziełami. I właśnie Bożena Dargiel jest taką miłośniczką, ale znawczynią. Ona jest po polonistyce, po Kulu. Bardzo mi pomogła, bo zrozumieć Herberta bez pewnej wiedzy właśnie takiej no, bardzo głębokiego studiowania literatury i historii i właśnie tej postaci. No i filozofii. I filozofii właśnie. No filozofii. Dziękuję, Konradzie. No bo nie, no bo to był, on chodził na wykłady Ingardela. No właśnie. Później przyjaciel Henryka Elzenberga. Tak. Przecież niby formalnie nie miał tytułu magistra filozofii. Chyba nie, nie jestem pewien, ale studiował tą filozofię. Tak. Ta filozofia jest jakby też jednym z fundamentów tego wszystkiego i stąd ta mądrość, tak, nieprawdopodobna. I każdy wiersz, każda myśl, każda też proza, którą przekazał, to wszystko jest między wierszami i tam właśnie głębia filozofii. To samo co u Bacha, właśnie to też jest bardzo, bardzo głęboka filozofia i pomoc człowiekowi, który oczywiście jest na to otwarty w rozwoju tej duchowości. To jest taka nadzieja na przyszłe pokolenia, nie klikanie w telefon i przyjmowanie obrazków, tylko rzeczywiście zgłębianie tego, co między wierszami się kryje. Patrzenie na kamyk, który, prawda, już cała filozofia, jak ten kamyk, co on, jak on na nas działa, co on może myśleć jakby, prawda? Ale przy tym wszystkim, co mnie zafascynowało też, ta jego, oczywiście nie kamyka, tylko Zbigniewa Herberta, taka bardzo głęboka
wiara i religijność niepospolita, taka zupełnie nieprzekazywana jakąś ekstrawersją, prawda? To jest tak... No i też takimi bonmotami. Taki, ja jestem rzymskim katolikiem, ale bardziej rzymskim niż katolikiem, tak. Na przykład powiedział Herbert, to nieprawdopodobne. Ale ten, no nie wiem, czy to jest właściwie słowo religijny wymiar, te wiersze, brewiarze, ten tak. Jego, to po prostu... Brewiarze... To tak. Jest coś nieprawdopodobnego. Tak. My dotykamy tam tajemnicy, ale to jest na granicy niewysłowienia w ogóle, ale wchodzimy po prostu no, w świat. To jest tajemnica. W tajemnicę, właśnie. Tajemnica. Tego mi brakowało. Tak. Dziękuję. Ale sam powiedziałeś to. Tajemnica. Bo jest jak Jan Paweł II, prawda, też. To jest tajemnica. Też powołanie, prawda? Sprawa naszej duchowości, naszej relacji z Bogiem, relacji z ludźmi poprzez Boga, jeżeli nawet nie musimy mówić. Ja bardzo szanuję cię, bo ja mam relację poprzez Boga. Przecież no to jest, to głupio brzmi i beznadziejnie nawet, bo przecież nie o to chodzi, żeby wyrażać jakieś bez słowa, które są być może pompatyczne, nic nie znaczą. A tu jest tajemnica, głębia, taka filozofia, która poruszy każde serce pod warunkiem, że chcemy zrozumieć to, co tu się kryje. Tak samo jak w kantatach Bacha, prawda? No właśnie i to zrozumienie drugiego człowieka, to jest bardzo, studiując opowieści o Herbercie, to nieprawdopodobne jest ta jego łatwość i bezpośredniość kontaktów z takimi ludźmi, z którymi no, ze sprzedawcą sznurówek na polu, ale tutaj z sąsiadami. No, to jest nieprawdopodobne. To w ogóle człowiek, który no, jakby znał swoją wartość, bo znał, no też. No to, ale z drugiej strony żadnego i bariery z drugim człowiekiem. On potrafił nawiązywać właśnie, czerpał te kontakty właśnie z ludźmi, z których najczęściej no, celebryci omijają, że tak powiemy, albo no, powiedzmy, Herbert był otwarty dla ludzi, czerpał z tych ludzi, czerpał z przedmiotów, no, czerpał z każdego, no, z kamienia, tak jak w jaskini tak. Filozofów jestem, taka postać filozofa, rzeźbiarza, który opowiada o swojej historii z kamieniem, tak, który tak. I to do tego powrotu do prostych form, to pamiętam, utkwiło mi to w pamięci, bo to było tak, że był tam kawałek marmuru, z którego miał być wykuty pomnik Dionizosa po piersie tak. I później puentą było to, że to i tak wszystko wraca do prostych form i że my właśnie do tej prostoty powinniśmy dążyć. To też to coś niesamowitego. To też się nie da do końca ująć, tak? Ja to tak bo możemy dostrzec, żeby próbować dostrzec to, co się kryje w tym, co postrzegamy bardzo powierzchownie, prawda? Ale myślę, że to, co jest bardzo ważne, ten szacunek do drugiego człowieka, bo wtedy można z niego czerpać, można mu się pokłonić, można z nim rozmawiać. A tak jak mówimy, prawda, celebryci no, są skupieni na sobie. Wielki szacunek do zwykłego człowieka, ale z drugiej strony mocno mówienie na nieprawdę, tak? Krzyczenie. No, dlatego tak. Właśnie został Herbert no, zdyskredytowany, do tej pory jest zdyskredytowany przez, że tak powiem, całą tą lewą stroną, łącznie z Adamem Michniewiczem, byłym przyjacielem, ale wiemy, jak to się skończyło. To był cytat dzisiaj. Nie to myślenie, prawda? To jest w ogóle, to jest pojęcie zdrady, które było bardzo ważne. No i Michnik i cała ta strona zdradziła po prostu, zdradziła te ideały, zdradziła solidarność, zdradziła prawdę, piękno i sprawiedliwość. I krzyczał o tym Herbert i dlatego zaczęto zrobić z niego wariata i do tej pory próbuje się robić. Łącznie z tym biografem Andrzejem Franaszkiem, który no, niby się pochylił, niby miliony tych przeczytał tych książek i rozmów, natomiast to było to zło. Po prostu on skłamał. Po prostu to jest zbudowane na kłamstwie i my musimy to kłamstwo, że tak powiem, odkłamać. Odkłamać, no. Bo właśnie to jest taka metoda, prawda? Ja wszystko przeczytałam, ja wiem, to ja teraz powiem prawdę.
Tak, no tak. Ja rozumiem. Tak. Widziałem też te rozmowy na przykład na temat, w 99. rocznicę była taka wielka konferencja, tam Michnik rozmawiał właśnie z Andrzejem Franaszkiem. Oni tak sobie po prostu kadzili, ale po prostu robili z niego wariata. No po prostu jednak, oj, wielki poeta, oczywiście, tam oczywiście powoływał się na te były jakby czasy Adam Michnik, czyli mówił, a bo Zbyszek już tak Zbysio. To jest też promowanie siebie przy kimś wielkim, ale poniżenie, prawda? Ale to jest czyli dar i tajemnica. To jest to, co Jan Paweł II napisał, prawda? Dar i tajemnica. I tu jest też dar i tajemnica i niebezpośrednie promowanie siebie jako bardzo wierzącego człowieka, jako najgłębsza filozofia. I to jest, jak patrzymy i to, co pan Cogito i muzycznie i właśnie... Tak, rozumiem, że czas się kończy, tak, no. A przecież nie można tak po prostu skończyć. Ja tylko to otwieram ten temat, tej duchowości, filozofii i zachęcam, żeby, czy przy koncertach, czy, ale żeby pochylić się nad tym i ja nie muszę chyba apelować, bo jesteśmy w gronie, a może tu wszyscy możemy apelować, mamy taką szansę. I kłaniam się nisko Zbigniewowi Herbertowi, Bachowi też, im razem może niech nas tam wspierają, a my po prostu promujmy to, co jest. Promujmy, no po prostu trwajmy. Krzyczmy i trwajmy w prawdzie, tak. Agata, dziękuję bardzo.